Witajcie! Jesteśmy w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Nazywam się Katarzyna Szczepaniak i jestem paleoentomologiem w dziale bursztynu. To znaczy, że badam kopalne owady i inne stawonogi w bursztynie. Dzisiaj odkryjemy, na czym polega moja praca, szukając odpowiedzi na pytanie, czy organizmy zaatakowane w bursztynie mogą nam zdradzić, jakie panowały warunki klimatyczne, środowiskowe w okresie wyciekania żywicy z drzew bursztynodajnych. Zapraszam Was do mojej pracowni. Chodźcie ze mną. Na samym początku spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest bursztyn? Jest to żywica kopalna, która przeszła proces fosylizacji, a jej wiek określany jest na co najmniej 1 milion lat. Żywice kopalne są to polimery roślinne, czyli takie skomplikowane związki o różnych właściwościach chemicznych, fizycznych oraz wieku. I zachowane zostały, oto w takiej formie mineraloidu. To właśnie w takich bryłkach znajduję inkluzje, czyli obiekty moich badań. Inkluzje mogą być pochodzenia organicznego lub nieorganicznego, jak na przykład fragmenty minerałów, pęcherzyki powietrza. Natomiast do inkluzji organicznych zaliczyć możemy m.in. inkluzje śladowe, grzybów, roślin oraz inkluzje zwierząt, którym teraz bliżej się przyjrzymy. To właśnie inkluzje zwierzęce, inaczej nazywane zooinkluzjami, wzbudzają największe zainteresowanie badaczy. Są to skamieniałości zwierząt zachowane w kopalnej żywicy, ale w odróżnieniu od skamieniałości w osadach, te zachowane są często w idealnej, trójwymiarowej postaci, co umożliwia dokładne ich badanie. Stąd organizmy, które zachowały się w bursztynie, pokazują nam ich historię życia, interakcje z innymi organizmami, różnice środowiska i klimatu. Ale żeby organizmy, takie jak owady, pająki i inne bezkręgowce, mogły wpaść w żywicę spływającą z drzew, która była bardzo selektywną pułapką, zwierzęta te musiały być nieznacznych rozmiarów, być mieszkańcami lub żyć w bliskości lasu bursztynodajnego, również musiały w tej lepkiej pułapce pozostać, zanim przykryła je kolejna warstwa żywicy. Ale kiedy zostały już uwięzione, szybko ginęły, dlatego mogły stać się skamieniałością. Żywica płynąca z drzew działa jak lew, lawa, kropla i kałuża. Stąd pozwalała więzić zwierzęta o różnej aktywności motorycznej i z różnych środowisk. Również na późniejszych etapach tworzenia bursztynu działała selekcja. Ponieważ martwe organizmy uwięzione w półpłynnej żywicy podczas transportu nie mogły się zniszczyć. Musiały również przetrwać proces fosylizacji, czyli skomplikowane procesy chemiczne, fizyczne, zachodzące podczas twardnienia żywicy. Ale również uwięzione organizmy nie mogły zostać zniszczone w czasie transportu bursztynu przez lodowiec. Ale to jeszcze nie wszystko. Dochodzi jeszcze współczesna selekcja i bryłka właśnie z tą inkluzją musi zostać znaleziona. Ale dzięki inkluzjom dowiadujemy się, co żyło, a czasem nawet co wydarzyło się miliony lat temu. Bursztyn bałtycki datowany jest na 36-45 milionów lat, co przypada na paleogen, okres trwający po wielkim wymieraniu kredowym. Prawdopodobnie fauna lasu paleogeńskiego ewoluowała przez co najmniej 10 milionów lat, w okresie związanym ze zmianami klimatycznymi, dlatego fauna była wzbogacana przez zastępujące gatunki. Lasy bursztynowe rosły na obszarach obejmujące dzisiejszą Europę Północną i rejon Bałtyku. W tym czasie klimat był znacznie cieplejszy, a rozkład lądów i mórz inny niż obecnie. W południowej części lasu bursztynowego panował klimat subtropikalny z dużym udziałem roślinności wiecznie zielonej. W północnej części był klimat umiarkowany, z roślinnością zrzucającą liście w okresie zimowym. Granice między strefami wyznacza zasięg ciepłolubnych pas. Inkluzje organiczne zachowane w bursztynie bałtyckim są wskaźnikami dla określonych warunków klimatycznych, jakie panowały w ówczesnym lesie paleogeńskim. Pewne grupy stawonogów jednoznacznie świadczą
o wyższych temperaturach w tym okresie. Zachowana tafocenoza ma charakter mieszany, w który w skład wchodzą zarówno elementy tropikalne, jak i borealne. Zachowane stawonogi są również świadectwem, że klimat był ciepły, co najmniej subtropikalny, ponieważ współcześnie żyjące stawonogi te żyją właśnie w klimacie tropikalnym. Fauna ciepłolubna jest niezwykle rzadko zachowana w bursztynie bałtyckim, a należą do niej następujące taksony: termity, karaczany, nogoprzątki, modliszki, gladiatorki, muchówki z rodziny Diopside, straszyki, skoczogonki, solfugi należące do pajęczaków, skorpiony, które również należą do pajęczaków, zaleszczotki, drapieżne pajęczaki z tego okresu znane tylko z bursztynu bałtyckiego oraz rzadko zachowane inkluzje kręgowców, gekony. O chłodnych warunkach klimatycznych w okresie powstawania bursztynu świadczą między innymi kuczmany z rodzaju ceratopogon, reprezentowane w faunie lasu bursztynowego przez co najmniej 20 opisanych gatunków, oraz piewiki należące do pluskwiaków, które współcześnie żyją na półkuli północnej w chłodnych regionach. Klimat Ziemi zmieniał się w zależności od wielu czynników, takich jak zmiany stężenia dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w atmosferze, wzmożony wulkanizm, przekształcenie się układu tektonicznego płyt kontynentalnych, przemieszczanie się wód oceanicznych. Ostatnie 66 milionów lat to czas intensywnych kilkukrotnych zmian klimatycznych i przejścia od warunku świata cieplarnianego, tak zwanego greenhouse, do świata zlodowaconego, tak zwanego ice house, w którym rozwinęły się lądolody, najpierw na Antarktydzie, a potem na biegunie północnym. W tym okresie kształtował się świat współczesny, obecny rozkład mórz i lądów, jak również zasiedlające go fauna i flora. Około 49 milionów lat temu rozpoczęło się ochłodzenie klimatu i ekspansja lądolodu. Jedną z przyczyn mógł być tzw. epizod Azola, paproć wodna, która związała atmosferyczny dwutlenek węgla. Ochłodzenie spowodowało zmianę zbiorowisk roślinnych, wiele egzotycznych drzew i krzewów wymarło, a tropikalne warunki klimatyczne w średnich szerokościach geograficznych półkuli północnej już nigdy nie wróciły. Jak zatem brzmi odpowiedź na pytanie o znaczeniu zooinkluzji w paleorekonstrukcjach klimatu? Pomimo fragmentarycznego zapisu kopalnego, inkluzje stawonogów w bursztynie pozwalają na przedstawienie interpretacji danych dotyczących klimatu lasów bursztynowych, ale należy uwzględnić wtórny charakter złóż bursztynu. Dziękuję bardzo za uwagę. Wszystkich zainteresowanych tematyką bursztynu i nie tylko zapraszam do Pan Muzeum Ziemi w Warszawie.